Witam serdecznie, nazywam się Miłosława Krokulska i razem z Izą Podlaską przedstawimy horoskop na dni od 20 do 26 grudnia 2010 roku. Iza, co nas czeka w tym bądź co bądź szczególnym tygodniu? W tym tygodniu będzie bardzo dużo wrażeń rodzinnych, świątecznych, ale też planetarnych, ponieważ Księżyc zbliża się do pełni i będzie też zaćmienie Księżyca we wtorek razem z pełnią w znaku bliźniąt, co oznacza, że nasze emocje przedświąteczne sięgną zenitu już we wtorek. Możemy mieć dużo spraw do załatwienia, jak to w przedświątecznym tygodniu, ale też okaże się, że w ostatniej chwili coś trzeba na szybko zrobić, szczególnie w sprawach zawodowych, lub z kimś się skontaktować, bo to znak bliźniąt, który przyświeca pełni. Więc w ten wtorek bądźmy czujni, gotowi, szczególnie żeby pomagać innym, ale też żeby nie denerwować się za bardzo sytuacją, jaka powstała, ponieważ już w środę, kiedy Słońce przejdzie ze znaku Strzelca do Koziorożca i Merkury ustawi się w korzystnych aspektach z planetą szczęścia i dobrobytu Jowiszem, więc już w środę sytuacja zostanie opanowana, nasze nerwy trochę opadną i będzie o wiele bardziej spokojnie i im bliżej Wigilii, czyli piątku, tym wszystko już będzie wracało do normy i będziemy powoli opanowywać te świąteczne planowanie. Sama Wigilia upłynie nam bardzo sympatycznie, ponieważ w tym roku Księżyc na Wigilii jest w znaku Lwa, co oznacza dobrą zabawę, miłe rozmowy i przede wszystkim sympatyczne niespodzianki. W pierwszy dzień świąt Księżyc po południu przejdzie do znaku Panny, więc już będziemy troszeczkę bardziej się przejmować tym, co jemy i jak na nasze zdrowie wpływa nieraz obfitość przy stole, ale ogólnie święta powinny upłynąć nam w miłej i rodzinnej atmosferze. Znaki ogniste w tej miłej i rodzinnej atmosferze będą się czuły bardzo dobrze, ale od ich decyzji bardzo wiele będzie zależało w zakresie tego, czy w domu będzie panował spokój, czy też wybuchnie jakiś wielki, przedświąteczny, no powiem szczerze, pożar, w sensie zamieszanie i dzikie, dzikie awantury nawet dotyczące tego, gdzie pojechać, z kim pojechać, co kupić i jak w zasadzie planowanie świąt powinno przebiegać. Dlatego barany w tym tygodniu powinny zrozumieć, że starsze osoby i przedstawiciele znaków ziemskich mogą mieć bardziej tradycyjne podejście do świąt. I jeżeli unikną kłótni, a będą dyskutować, to postawią na swoim i uda się wynegocjować fajny, mile spędzony czas. Lwy będą w doskonałych nastrojach, dlatego że święta dla lwów to jest okazja do spotkania z rodziną, do zabawy, do zrobienia przecudnej choinki i do przygotowania bardzo pięknego stołu, a lwy to właśnie najbardziej lubią robić. Więc lwy czeka miłość, radość i zabawa. Strzelce będą w bardzo dobrych humorach, ale przez pierwszą część tygodnia będą starały się nadrobić różne zaległości, pracować, zrobić zaległe porządki. Natomiast w drugiej części tygodnia, od środy, będą już troszeczkę spokojniejsze, troszeczkę bardziej refleksyjnie nastawione do otaczającej je rzeczywistości i w tym roku święta postanowią spędzić bardzo leniwie, więc trudno będzie namówić strzelce do jakichś dalszych wyjazdów, a jedyny spacer, jaki się w święta podejmą, to oczywiście tradycyjna pasterka, a potem zalegną przy stole przed telewizorem i będą cieszyć się obecnością bliskich. Znaki ziemskie natomiast w tym tygodniu będą najbardziej opanowanymi znakami zodiaku, szczególnie koziorożce, które już przebierają nóżkami i czekają, aż Słońce wejdzie do ich znaku zodiaku, co nastąpi w środę, no poczują się panami sytuacji i to właśnie one będą najbardziej spokojne, najbardziej opanowane w tym całym przedświątecznym zamieszaniu, a podczas świąt to właśnie koziorożce będą dbały o miłą atmosferę i o to, żeby nikomu niczego nie zabrakło przy świątecznym stole. Byki już z rozmarzeniem czekają i na to, kiedy skosztują wigilijnych i świątecznych potraw, więc byki będą tak naprawdę w tym tygodniu głównie zajęte pięknym pakowaniem prezentów i wykańczaniem tych łańcuchów i dokładnie i choinki, która jest takim tradycyjnym zawsze. Byki nie odpuszczają sobie takich tradycyjnych. Słusznie. Tak. A panny będą krzątały się, sprzątały i będą się starały zrobić wszystko przed Wigilią, żeby potem móc spokojnie i w święta podpoczywać. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w pierwszej połowie tygodnia będą planować mnóstwo spotkań, mnóstwo zajęć, będą chciały być w pięciu miejscach naraz, zrobić wszystko bardzo szybko, dlatego mogą być troszeczkę nerwowe. Bliźnięta powinny starać się opanować, zwłaszcza we wtorek możecie być skłonni do podejmowania bardzo pochopnych decyzji, dlatego we wtorek policzcie do 10, zanim trzaśniecie drzwiami, zmienicie pracę, albo generalnie powiecie rodzinie, że wyjeżdżacie na święta na Teneryfę, bo znaleźliście takie fantastyczne last minute. Więc
dlatego ostrożnie, od środy o wiele bardziej spokojniejsza i bardziej serdeczna i świąteczna aura. Wagi będą planowały spotkanie, natomiast pod koniec tygodnia może okazać się, że tak naprawdę zależy im na bardzo rodzinnych, bardzo spokojnych świętach. Trzeba dbać o wagi w tym tygodniu, mówić im komplementy i dbać o ich dobry humor, dlatego że podczas świąt mogą być bardzo refleksyjne, bardzo potrzebujące wsparcia, czułości i miłości. Podobnie jak zodiakalne wodniki, które mogą zaskoczyć rodzinę swoją pamięcią o bliskich w tym tygodniu oraz swoim tradycyjnym podejściem do świątecznych obowiązków, wodniki zwykle próbują uciec jak najdalej, jeżeli chodzi o tradycje, o powtarzanie co roku tych samych świątecznych rytuałów, a w tym roku okaże się, że paradoksalnie, jeżeli zabraknie tej 12 potrawy na stole, albo nie będzie dziś dla wodnika miejsca, to wodnik poczuje się zraniony do żywego, więc wodniki będą w tym roku największymi tradycjonalistami przy świątecznym stole, a to też znaczy, że spędzą święta tak jak lubią, otoczone miłością, radością i wszystkimi osobami z rodziny, które lubią i kochają. Znaki wodne natomiast będą w tym tygodniu też na spokojnie i z dala od kłótni i zamieszania wtorkowego szczególnie. No, w zasadzie za tak powinny wszystkie znaki spędzać ten przedświąteczny tydzień. Będą robiły swoje. Skorpiony dokończą pewne zawodowe sprawy, które się ciągną od jakiegoś czasu i odetchną z ulgą, że udało im się wreszcie wyprowadzić na prostą. Raki spowodują, że każdy członek ich rodziny będzie czuł się zadbany jeszcze przed świętami, a w czasie świąt będą brylować przy stole i będą zadowolone, że mogą się spotkać z bliskimi. Ryby natomiast, ryby będą jak zwykle rozmarzone i ryby troszeczkę w tym tygodniu mogą zniknąć gdzieś z horyzontu, zaszyć się i przeczekać do świąt, kiedy to będą mogły sobie odpocząć i spotkać się z miłymi ludźmi. Kiedy to ryby pojawią się wraz z Mikołajem i pierwszą gwiazdką, pokażą swoje lepsze oblicze. Wszystkim znakom zodiaku życzymy zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla Waszych bliskich, a jesteśmy pewne, że wtedy Mikołaj będzie dobry dla Was.